Dzień dobry kochani, z okazji Dnia Scrapbookingu zapraszam Was na mój kurs wideo na romantyczną kartkę z kwiatami z Foa Milano. Będzie naprawdę romantycznie, ale też z odrobiną bałaganu. Moja kartka oczywiście będzie w formacie DL. Zaczniemy sobie od oklejenia bazy podstawowymi warstwami. Potrzebujemy do tego nożyczek, radełka, kleju, bazy, papiery, które wykorzystałam, to kolekcja Miłosne Zapiski od Paper Heaven. I tak, pierwsza warstwa jest ciut mniejsza od bazy, ma 9,5 na 20,5 cm, ponieważ baza ma 10 na 21 cm. Druga i trzecia warstwa będą potraktowane radełkiem, a ich brzegi będą postrzępione. Ja do tego używam nożyczek. I tak, druga warstwa ma 9 na 20 cm, a trzecia ma 8,5 na 19,5 cm. Czyli każda kolejna jest o 0,5 cm węższa i krótsza od poprzedniej. Wszystkie warstwy przyklejam normalnym klejem. Tutaj mam akurat klej z Eco Scrapbooking. Równie dobrze może to być Magic, jaki lubicie. I warstwę drugą i warstwę trzecią przyklejam już troszkę krzywo. Jak sami widzicie, już troszkę to nie jest tak równiutko. Warstwa trzecia to jest taki mniejszy prostokąt ze ściętymi brzegami, to jest wykrojnik taki Craft & You, do właśnie do karty TL, a czwarta, ostatnia, o właśnie, przedzieram sobie, żeby tutaj powstała tylko taka wstawka, w której wykorzystam właśnie tą kompozycję kwiatową z papieru. Brzegi też troszkę strzępię, ten oderwany mniejszy kawałek wkładam pod spód i w ten sposób tworzą się bardzo fajne, już takie trochę bałaganiarskie warstwy. Przyszedł czas na odrobinę miks mediów. Nałożę sobie teraz wzór przez maskę, żeby troszkę urozmaicić te warstwy, które mam na kartce, dołożyć im takiej fajnej tekstury. Teraz dołożę jeszcze trochę chlapań. Najpierw kilka pstryknięć pędzelkiem z białą farbą, a potem kilka naprawdę maleńkich, naprawdę niewiele czarnych kropeczek, które zrobię właśnie czarną mgiełką. Teraz przyszedł czas na kolejny etap, czyli budowanie kompozycji. Zacznę od takich elementów jak wycinanki z wykrojnika, jakieś koronki, sizal i inne takie płaskie raczej elementy, żeby sobie zrobić tło pod to, co najważniejsze, czyli kwiaty, wstążkę i tak dalej.
Można powiedzieć, że powstają tak jakby kolejne warstwy na tej kartce, ponieważ ta kartka naprawdę będzie bardzo, bardzo warstwowa, bardzo rozbudowana, a wszystko jest takie teoretycznie nabałaganione. Nie jest tutaj zachowana jakaś symetria położenia tych wszystkich elementów. Wydaje się, że jest to taki trochę chaos. To jest pokrzywione, to jest postrzępione, tu gdzieś porwane, ale to wszystko jest efekt zamierzony. Taka ta kartka ma być. Teraz właśnie będę przyklejać taki banerek, taką wstążkę jak papierową. Bardzo prosto się robi, później Wam tutaj pokażę. Nie trzeba do tego ani linijki, ani wykrojnika. Troszkę ją odginam, żeby była podniesiona. Trochę koronki. Koronkę zagięłam, żeby ona nie była taka prosta, tylko się rozchodziła. Teraz przykleję serwetkę. Serwetkę wycięłam z papieru śniadaniowego. Jest ona bardzo przez to delikatna, troszkę przezroczysta. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Polecam Wam, spróbujcie. Teraz serwetka wycięta wykrojnikiem, to serwetka Folk od Rosie O. A za chwilkę zajmę się tą tekturową ramką. Co muszę z nią zrobić? Muszę ją troszkę rozjaśnić, ponieważ ma swój naturalny kolor i troszkę przepaleń, więc potapuję ją białą farbą, a użyję do tego starej gąbki. Gdy ramka już wyschnie, naklejam ją na kawałek papieru. To też jest z kolekcji Miłosne Zapiski. Chciałam, żeby to wszystko do siebie pasowało. I gdy ją przyklejam, dopiero wtedy zaczynam wycinać, tak żeby mi ten papier spod ramki nie wystawał, żeby robił właśnie fajne tło tylko w tym owalu. Ramki nie przyklejam tak całkowicie płasko, ale jeszcze na dodatkowy kawałek birmaty. Teraz małe przymiarki z kwiatkami. To są kwiaty z foamiranu. Dzisiaj tylko i wyłącznie takie kwiaty będą gościć na mojej kartce, ale trzeba sobie tutaj wszystko wstępnie poukładać, zobaczyć jak będzie najlepiej pokombinować, zanim cokolwiek przykleję. Teraz pokażę Wam jeszcze, jak zrobić prosty sposób taki banerek, bez linijki, bez żadnych wykrojników czy dziurkaczy. Nacinacie paseczek w środku do pewnego momentu, a potem po prostu docinacie od brzegów ten papier i wychodzi taka fajna końcówka jak z banerka, jak z rozciętej wstążki. Proste, prawda? Pokombinuję sobie jeszcze, może gdzieś tutaj dołożę, może na dole. Zobaczę, gdzie to najlepiej będzie wyglądało.
zdecydowałam w sobie użyć tutaj troszkę szerszej tej papierowej wstążki. Taki kawałeczek na dole. Teraz przyklejam kwiaty, ponieważ one będą na pewno tu. Przyklejamy klejem na gorąco. Troszkę zabawy tutaj jest, także troszkę mi tu zejdzie, żeby ułożyć ostateczną wersję całej tej kompozycji. No ale to największa frajda, najfajniejsza zabawa jest właśnie z takim układaniem. Mam tu przygotowany jeszcze taki mały tag wycięty wykrojnikiem. Myślę, że wykorzystam go w całej tej kompozycji. Będzie to fajne miejsce na umieszczenie gdzieś później daty ślubu na przykład. Przymocuję do niego tutaj, przewiążę go sznurkiem. Najpierw zawiążę na supełek, potem zrobię kokardę i wkomponuję to razem tutaj na tych wstążkach niedaleko kwiatów. Cały czas działam z kompozycją, dokładam jeszcze mniejsze kwiaty z falamiranu, a także powycinane listki. Są to listki z zestawu Flowers do kolekcji Miłosne Zapiski. Są bardzo delikatnie zielone, także nie będą tutaj kontrastować, nie będą odwracać uwagi, nie będą przeszkadzać. Kolejne etapy budowania mojej naprawdę bogatej kompozycji. Odrobina sznurka
i jeszcze troszkę sizalu. Mam tu jeszcze takie pół perełki, takie jak sfrezowane. One są z żywicy, mam takie foremki i zrobiłam sobie właśnie jako dodatek do tej kartki. Myślę, że będą bardzo fajnie tutaj wyglądać, ponieważ są jasne. To jest surowa żywica, nie dodawałam żadnego koloru. Nic zupełnie. Są całkiem spore, ale naprawdę bardzo fajnie to wygląda. I jeden taki mniejszy też się tutaj znajdzie. Teraz sobie poprzymierzam napisy. Mam tu powycinane napisy z pasku od Paper Heaven. Bodajże to są z kolekcji Noce i Dnie. Typowo ślubne młodej parze miłości i moc gorących życzeń. Muszę sobie sprawdzić, gdzie one tutaj dla mnie będą najlepiej wyglądać. Czasami troszkę schodzi z tymi przymiarkami, ale muszę być pewna, że będzie idealnie. Teraz jeszcze troszkę pochlapię, tylko białą farbą, nie dokładam już żadnych innych chlapań. Porządek musi być, prawda? Trzeba sobie troszkę wyczyścić matę. Postanowiłam, że wykorzystam taki najmniejszy napis i przykleję go do tego banerka, do tej mojej papierowej wstążki tam na górze, a tak zostanie właśnie na wklejenie kiedyś daty ślubu. Dołożę jeszcze kilka perełek w płynie. Są to białe perełki, nuvo. Już koniec. Myślę, że już nie ma co więcej kombinować. Moja kartka jest gotowa. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i chętnie wykonacie podobną. A myślę, że warto, ponieważ mamy dla Was konkurs. Razem z Paper Heaven zapraszamy Was do stworzenia kartki inspirowanej moim tutorialem. Możecie wygrać bon o wartości 75 zł do wydania w sklepie Paper Heaven. Także nie ma co, trzeba działać. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę i życzę Wam wszystkim powodzenia oraz udanej zabawy. Trzymajcie się, cześć!